Jak pomóc osobom ze spektrum autyzmu odnaleźć się w rzeczywistości? Na to pytanie odpowiadają fundacje, które apelują do społeczeństwa o tolerancję i akceptację osób zmagających się z autyzmem. Do niedawna społeczeństwo utwierdzone było w przekonaniu, że dzieci ze spektrum autyzmu są niegrzeczne i wybuchowe. Często miały opinie dziwaków, przez co wykluczało się je ze społeczeństwa. Mało kto próbował zrozumieć, na czym tak naprawdę polega autyzm. Autyzm nie jest chorobą. Chorobę można wyleczyć, natomiast autyzm jest przypadłością. Podkreśla prezes Fundacji Kokonowo Agnieszka Stasiak. Kokonowo oznacza kokon, którym otaczają się autyści, chcąc odgrodzić się od niezrozumiałego dla nich świata. Jeżeli autyzm nie jest zdiagnozowany albo mimo diagnozy terapia jest nieodpowiednio dobrana, autystyk może zamknąć się w tym kokonie do końca życia. Osoby z autyzmem to są osoby, które mają problem z komunikowaniem swoich emocji, z komunikowaniem uczuć, z nawiązywaniem relacji międzyludzkich. Niejednokrotnie wyrażają to w bardzo dziwny sposób, dlatego też my jako społeczeństwo powinniśmy być otwarci, tolerancyjni i cierpliwi. Apeluje prezes fundacji. Kokonowo na co dzień zajmuje się pomocą dzieciom autystycznym z warszawskich domów dziecka. Tam, gdzie dzieci mają szczególnie ciężko. Mianowicie nie ma tam indywidualnej terapii, dlatego też Fundacja Kokonowo postanowiła pomóc tym dzieciom. Są to wykwalifikowani specjaliści i terapeuci, którzy zapewniają kompleksową opiekę dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Terapia jest zwykle bardzo dostosowana indywidualnie do dziecka, czasem do dorosłego. Jest szyta na miarę. Są różnego rodzaju terapie, od terapii indywidualnej, czyli terapii integracji sensorycznej, na przykład terapii pedagogicznej, logopedii, przez grupowe, jak trening umiejętności społecznych, dogoterapia, muzykoterapia, arteterapia, więc to zależy od człowieka, czego potrzebuje i w czym musi się troszeczkę podszkolić, żeby jemu też było lepiej w życiu. Podkreśla pedagog Fundacji Kokonowo Małgorzata Skowrońska. Istnieją różne sposoby na to, aby pomóc osobom autystycznym i rodzinom wychowującym dzieci z tym spektrum. Niektóre sieci handlowe w Polsce wprowadzają godziny ciszy. Akcja polega na tym, że w określonym czasie można zrobić zakupy bez głośnej muzyki czy komunikatów, które mogą negatywnie wpłynąć na osoby autystyczne. Jednak najlepszą pomocą będzie wyrozumiałość i akceptacja całego społeczeństwa.